Nie, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Drewleksie drugim. Moi drodzy, poprawka a propos wczorajszego odcinka, to jest książę Ateris, to miejsce to jest Ateris. Nie wiem do końca, gdzie się zaczyna Ateris, gdzie się kończy, ale tak, rzeczywiście tam on jest księciem Ateris, więc tak właśnie to nazywa. Zobaczcie, gdzie w ogóle jest Drab. Drab jest poza bastionem, co mnie bardzo cieszy, ponieważ to pasuje do tego, co on ma zrobić, w sensie, że on ma te nie wchodzić, tylko siedzi gdzieś tam na oczu i nas teoretycznie pilnuje. No i Kaja wróciła do tej grupy. Zobaczmy, czy będzie chciała z nami już teraz rozmawiać. Chodź ze mną. Dobrze. Ewidentnie chcę. Mam wrażenie, że nas będą nie lubiły wszystkie te postacie, z którymi tutaj mamy do gadania. No i właśnie, wróćmy do krateru, ponieważ tutaj cały czas mamy misję Crane'a. Mam nadzieję, że nam się ją uda. Przyznam, że krater robi wrażenie. A przed uderzeniem komety nic tu nie było. Aż trudno uwierzyć. Udę zakończyć. No, liczę, że jeszcze może coś tam Kaja nam więcej powie, na razie to tyle. Ja mamy Dariusa, cały czas szukam tego naszego pseudo-alba, którego mieliśmy i zgubiliśmy. A misja z nim nam się... się już do drogi? O! Owszem. Mogłeś tylko dać mi coś ekstra. Dostałeś od Vipera dwa razy więcej niż zwykle. Czego jeszcze chcesz? Dwa, trzy razy tyle. Kogo to obchodzi? Daj mi co moje. Nie klasne i nie wytrzasne. Pomów z berserkami. Wiesz, że trudno mi się u nich zaopatrywać. Zawsze, gdy tu przyłazisz, wyciągasz po coś ręce. Coś ci jednak powiem. Wróć za miesiąc. Do tego czasu Viper skombinuje coś gratis. Dobra? Trzymam cię za słowo. Nie ma sprawy. Bezpiecznej podróży. Okej. Czy zamiast zostawiać Dexa z Dawkinsem, nie byłoby lepiej, gdybym zabrał go do fortu? W końcu do niedawna upatrywaliśmy w nim swojego największego wroga. Nie martwiłabym się tym starcem. Spójrz tylko, jak się stara. Chyba naprawdę chce pomagać ludziom. Poza tym w forcie wcale nie jest bezpiecznie. Ataki się nasiliły i coś złego wisi w powietrzu. Wolałabym mieć go blisko. Nie rozumiem, jak można chcieć mieszkać w takiej dziurze? No spójrz tylko. Sami złodzieje, mordercy i bandyci. Skręcisz w nie tę uliczkę, co trzeba, i po tobie. Mimo to matki próbują wychowywać tu dzieci. Niewiarygodne. Jakby się spojrzało na niektóre dzielnice Bieloty, to również tak wygląda. Dobra, i wiemy już przynajmniej, gdzie teraz będzie rezydował Skibor, więc to jest plusik. Zobaczmy, czy Vicky ma nowe ziarna kawy na sprzedaż. Nadal nie. Szkoda. Wiecie co, pójdźmy z Kają i spróbujmy temu dzieciakowi dać troszkę jedzenia jeszcze. Zobaczmy, czy to nam u niej podbije, jakby statystyki, podbije nam naszą relację z nią. Mam nadzieję, że nie będzie wrażała dezaprobaty wobec tego, bo no z Zozą to sobie narobimy tylko syfu. Nie oszukujmy się. No i w sumie nie wiem, co z tym Crane'em póki co zrobić. No właśnie, pentak. Dam. Daję mu trochę mięsa z puszki. Oj, Kaja się z tym zgadza, dobra. Wszystkiego nie wezmę. Więcej mi nie potrzeba. Proszę, to dla ciebie. W ramach podziękowania. 8 kryształków, fajnie. To nam to nie da. Ale generalnie on powiedział, że tam dziękuję za posiłek i tak dalej. I powiedział, że już więcej tego nie weźmie. Czyli to nam mogło podbić całkiem nieźle statystyki zniszczenia, które sobie akurat biliśmy mocno na negatyw wcześniej. Ale zobacz, całkiem sporo teraz nam poszło w stronę pozytywną. Dobra, no i tyle. A czy Zach nam jeszcze coś powie? Kupujesz coś? Chwila. Najpierw chciałeś się ze mną bić, a teraz oferujesz mi towary? Interesy to interesy. W kwestii klientów nie można wybrzydzać. To jak? Interesuje cię coś? Czy się na mnie wkurzyłeś i będziesz się dąsać? To zależy. Wiem, że sprawiam zgoła inne wrażenie. Ale owszem. I mam na sprzedaż nie byle co. Oczywiście z zupełnie legalnych źródeł. Rozumiemy się? Czy będzie to coś dzieciak ukradł po części? Przepraszam. Kurczę, aż się zakrzyczył się powietrzem. Chciałem powiedzieć, że tutaj ma winogrona albo ziarna kawy właśnie. Tak samo jak miała tamta kobieta, więc może on akurat ma coś na stanie. Nie, ma tylko... tylko jedzenie, ale ma dwa paliwa. Okej. Okay. Zdecydowanie by mnie to interesowało. Chciałbym kupić to paliwo, bo paliwo jest nam potrzebne. Jak sobie wbijemy to paliwo, to moi drodzy, oj, będzie co robić z tym. Będzie co robić z tym.
Myślę, że generalnie broń dwuręczną będę sprzedawał w większości, szczególnie tę słabszą. To możemy sprzedać, to możemy sprzedać. Czy jest coś jeszcze, co możemy takiego sprzedać? Możemy sprzedać to. Właśnie, nie sprzedałem tych spodni bań, nie założyłem tych spodni bań tu. Pani tu będę musiał to zrobić. I zobaczcie, na przykład teraz nam powiedział, że o, to jest sprzęt, którego generalnie teraz używasz. Czemu nam tego nie mówi, na przykład jak mamy wyekwipowany miecz czy łuk? To jest trochę słabe. To by się przydało naprawić. No ale właśnie, czy mogę to... Okej, mogę tylko sprzedać złom. A wiecie co, w takim razie spróbuję jeszcze jeden kupić. W ten sposób, ten zbiornik z paliwem. Tak, zaakceptujemy wymianę. Zaraz z nimi pogadamy dalej, tylko wiecie co, chciałbym sobie poznaczyć, bo widzę, że jeśli oznaczymy coś, to już zawsze będzie widziane jako złom, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli na przykład oznaczy ten pancerz chitynowy, to jak zdobędziemy kolejny, to będzie widziane jako złom. Pierosy na razie zostawię, bo mogą się przydać, kto tam wie. Symbole na razie też zostawię. Paczka to jest paczka, do która miała iść, do tego gościa w górach. No i resztę na razie zostawiam, chociaż wydaje mi się, że większość z tych rzeczy będzie do sprzedaży. Nie wiem, zobaczymy z czasem. A właśnie, spodnie. Przed chwilą sprzedałem tamte, to warto było założyć na siebie te nowe. Mamy ten nowy katalizator, chociaż na razie jak widzicie one są takie sobie. Ten siłą mnie najbardziej interesuje, bo nam dodaje właśnie bonusy, które są nam dosyć potrzebne. A właśnie, jeszcze możemy sprzedać ten jeden kapelusz. Pogadajmy z Zakiem. A jeszcze w sumie zapytajmy go o ten przemyt. Jesteś przemytnikiem? Że co? Skąd taki pomysł? To kto dostarcza ci towary? A co cię to obchodzi? Jak ci się nic nie podoba, to wypierdalaj! Dobra, okej. Nie dziwię się. W sensie nie dziwię się jego reakcji. Spodziewałem się, że może nie być zbytnio miło, jak mu wytkniemy, że skąd wiesz towary? Jak zaczniemy, wiecie, po prostu ściubieć nos w nie nasze sprawy. A sprzedajmy ten jeden kapelusz. Tylko 52 z niego dostaję? Wiem, że dostanę więcej, dobra. Akceptujemy wymianę, koniec. Idziemy stąd, moi drodzy. A się tutaj już nic więcej nie załatwię. No niestety ten... To dla Krajna nie zostanie załatwione. Zobacz, ten łowca głów cały czas tutaj stoi, więc chyba... To też nie zostało zamknięte całkowicie, więc... Możliwe, że tutaj nie ma jednak takich misji czasowych, że o, jeśli coś przegapisz, to kogoś tam zabiją czy coś. Znaczy, może są, ale nie są one takie... tak częste. To nie jest coś na zasadzie, o, nie przeszkadzaj mi w rytuale. W sensie dopiero trzeba coś striggerować, żeby to się wydarzyło. I wtedy możemy jakby wejść w tę interakcję. Póki nie, jakby nie striggerujemy punktu, to nie wiem, ten gościu może tam siedzieć po prostu w nieskończoność. Wiecie, tak jakbyśmy w poprzedniej grze nie poszli i nie powiedzieli, że ej, tam czas na sugestie czy coś tam do tego banity i nam ten sugestor nie powiedział, że no w sumie to nie przeszkadza mi, jak będę przeprowadzał sugestie. Pamiętacie, co tam było? Ja poszedłem, nie wróciłem tam i dopiero po wielu odcinkach powróciłem i rzeczywiście okazało się, że gość został przekonwertowany. Właśnie, tutaj mam jeszcze Nerona, z którym nie pogadaliśmy. O, kolejny ochotnik. Powiem ci to samo, co wszystkim. Podejdź do tamtej tablicy. Znajdziesz na niej aktualne zadania. Gdybyś czegoś nie kumał, pytaj. Nie zapewniamy broni ani sprzętu, ale patrząc na ciebie, rzekłbym, że jesteś przygotowany. Gdy skończysz robotę, zgłoś się do mnie po nagrodę. Spoko, to jest całkiem. Mamy tylko jedno zlecenie na razie, od Dixona albo na Dixona. Poszukiwany Dixon, był łowca nagród. Miejsce przebywania Karakis, prawdopodobnie Grota, miasto Morkonów. Wiemy, że widzieliśmy Dixona. Priorytet średni, wskazówki, cel to potencjalny zbieg. Uwaga, umie posługiwać się bronią, może mieć wsparcie Morkonów. Podpisano Nero, czyli pewnie Neron. Znaczy Nero to jest Neron, w języku angielskim, jak to pamiętam, chyba czasami mówią na Nerona Nero. I nie tylko w języku angielskim. O! Nigdy sobie patrzcie, nie łapię. Zobaczcie, ja lubię zawierać jakieś takie listy, zabierać jakieś rzeczy do czytania, więc w tym wypadku też to wezmę. Pilne. Neronie, pamiętasz tego gościa sprzed tygodnia? Złapałem skurwiela, kiedy rżnął moją żonę. Puściły mi nerwy i chciałem go zajebać. Wolałem jednak nie ryzykować problemu z Hektorem przez takiego śmiecia. Możesz zająć się tą sprawą za mnie? Wiem, że nie możesz zrobić tego otwarcie, ale jesteś specjalistą. Poza tym, jeśli Hektor cię przyłapie, wlepi ci jakąś śmieszną karę w postaci kilku kryształków. Spokojnie to opłaca, nawet dorzucę coś ekstra za fatygę.
Proszę. To może być związane z jakąś misją. A po prostu może być ciekawostką, którą tutaj znaleźliśmy. Ja lubię tego typu rzeczy, w sensie lubię te wszystkie dzienniki itd., itd. Ja je kradnę dlatego, bo są po prostu fajne i ciekawe. Nie dlatego, że chcę jakoś wybitnie komuś tutaj po prostu narobić kłopotów. Zastanawiam się, czy gdzieś jeszcze jest jakieś miejsce, do którego nie poszliśmy na ten moment, ale nie wydaje mi się. Ona ma w końcu te nowe... Nie ma nadal tych nowych... ziarn kawy. Ziaren kawy, wybaczcie, nie umiem nawet mówić. Gdzie mamy? To jest karakis, to jest stawar jedzenie dla Crane'a. Nadal nam brakuje tych ziaren, 18 aż. No chyba sobie troszeczkę poczekamy. A, pójdźmy z nim do depozytorium w takim razie. Pójdę z tobą do depozytorium. Słuszna decyzja. W drogę. Spadajmy z tej nory. Wszyscy próbują to wszystkich orżnąć, ale ja się nie dam. Nie oddalaj się. Nie chcę, byś się zgubił. Chciałem powiedzieć, że no, jeśli nie możemy tutaj nic więcej zrobić, też nie chcę spędzać tutaj nie wiadomo jakiej ilości czasu. Dobra, to jest zwykła banita. Więc warto byłoby może właśnie jakieś nowe miejsce odwiedzić. Ten gość. Zaczekaj. Poświęcisz mi minutę? Czy wspomożesz zbiórkę na szczytny cel? No kurna, no ważny, no. Dobra, niech się odwali od nas. Dalej. No, zbieram datki na przedszkole. Zajmujemy się sierotami, karmimy je i rozumiesz, no, takie tam. No, nie znajdziesz paru kryształków? Tym biednym dzieciakom z przedszkola przyda się każde wsparcie. Gra wybrała trochę za mnie, jeśli mam być szczery. Gra autentycznie wybrała za mnie, bo ja chciałem kliknąć na tę drugą opcję, po czym gra się zbugowała i zaczęła mi przeskakiwać pomiędzy dwoma opcjami, lol. Ale... w ogóle nie wiem, czy Pasikonik to nie jest... to nie był pseudonim jednego z gangsterów w ogóle w polskim półświatku. Ale... w sensie jednego z... no tak, z gangsterów w jednej z polskich mafii. Dawno, dawno temu. No i się w ogóle też sposób jego mówienia, tak? No kurde, no ważny cel, no. Wy pani wspomnisz paloma kryszkołykami, no. No te dzieciaków przedszkola zbieramy, no. No takie ważne. No i te sieroty też, no. Wybaczcie, uwielbiam jak tę postać zrobili, bo tutaj jest charakter do niej dorzucony, tak? To nie jest takie puste, głupie, tylko to jest sposób, w jaki ta postać się wypowiada i ma to sens. I to, nie wiem, może się wydawać niektórym cringe'owe, ale dla mnie akurat dla mnie to pasuje. To nie jest przesadzone jak w wypadku Baxtera. Badają mu te kryształki. Dobra. Parę kryształków mnie nie zaboli. Tylko tyle? Aś, ciebie żyło? Nic nie dostanę, żeby zapisy wydał. Pójdę w ten sposób. Nawet zrobię Jurak ryba, tak? Nie żebra więcej. Ja mu dałem, moim zdaniem, już za dużo. Na bezrybiu i rak ryba. Tak się tłumaczysz swoje skąpstwo, draniu? Chcesz się doigrać? Bo zaraz przestanę być miły. No już, spokojnie. Każdy kryształek coś znaczy. Przekażę twój dar przedszkolu. Na razie. Wydaje mi się, że przedszkole, to jako że ono było cały czas pisane z dużej litery, to nie jest takie przedszkole, jak my myślimy. To jest przedszkole na zasadzie... Wędrowny kupiec, może on ma. Witaj, nieznajomy. Polecam się, jeśli chcesz coś kupić lub sprzedać. Oferuję wyłącznie najlepsze towary. Zainteresowany? Może on ma ziarna kawy. Wydaje mi się, że przedszkole to jest po prostu jakaś organizacja. To nie jest przedszkole jako... Przedszkole. Może mogą oni po prostu szkolić na przykład te dzieciaki w kradzieży i tak dalej. Okej, to jest spoko. Za stówkę, to też kupimy może za stówkę kolejną. No z jedzenia niestety on niczego nie ma. Czy możemy sprzedać teraz? Możemy sprzedać w sumie złom. Dużo tego nie idzie co prawda, ale przynajmniej sobie trochę odbijemy. I tyle. Jak widzicie, na razie mam największy problem to jest Alex. Dzięki. To nam po prostu brakuje. Gdybyś czegoś potrzebował, zapraszam. Tam Alexu akurat mamy sporo. Trzymaj się blisko. To są banici, kurczę, ja jeszcze... Mam wrażenie, że tutaj jednak masę miejsc jeszcze nie odwiedziłem. Mimo wszystko. No idziemy, moi drodzy, ze Skiborem, bo się tutaj zapędziłem.
Powiem wam tyle. Dałem te pieniądze na przedszkole, ponieważ wiedziałem, co by się stało, jakbym gościowi nic nie dał. Dlatego, że pomiędzy odcinkami zdarzyło mi się troszkę z nim zagadać i przeskipować parę opcji i zobaczyłem, co się stało, jeśli byśmy go totalnie zaczęli po prostu po nim cisnąć. Więc możliwe, że to przedszkole nie jest takie złe, jak się po prostu wydaje. Ale podoba mi się, że tutaj na przykład to zniszczenie nam troszeczkę spadło, ale nie daliśmy się jakby, wiecie, wyciągnąć na kryształki. Wydaje mi się, że to też jest spoko, w sensie daliśmy trochę. Gość, no wie panie, daj jeszcze. I powiedzieliśmy, nie, dostajesz najpierw tyle i to jest koniec. Najpierw wyjdziemy poza krater. Im szybciej się stąd zmyjemy, tym lepiej. Nic mi po kolejnych choróbskach. Wydaje mi się, że to jest dosyć uczciwe podejście. Chodzi mi z trudem. To wada niedoboru Eleksu. Zaczyna się tracić siły. Koniec chory złomiarz, zaraz się go pozbędziemy. Ale właśnie, moi drodzy, jeśli komuś wydaje się, jesteś skąpcem, jakby, to wtedy ja osobiście takim osobom nie dał złamanego grosza, jeszcze bym chciał, żeby mi oddał to co im dałem coraz wtedy. Bardziej rzeźkie. Uwielbiam tlen. Czujesz, jak wypełnia ci płuca? Tutaj nie czuć tak smrodu, jeśli o to ci chodzi. Dokładnie. Reakcje na otoczenie to coś, co odróżnia takich jak my od zwykłych albów. Zobaczcie, zaraz będziemy gadać z nim dalej, tylko tutaj zauważyłem, że jest jakieś małe jakieś małe miejsce, mały obóz, w którym można zebrać parę przedmiotów, więc tak troszeczkę odbijam od niego. Tak jak mówię, jeśli ktoś by do mnie podszedł w ten sposób, to ja bym miał takie... Słuchaj, albo bierzesz to, co dostałeś, albo oddawaj to i spadaj. To serio, jeśli ja komuś daję pieniądze na jakiś cel i ta osoba jeszcze ma do mnie problem, to środkowy palec i dziękuję, tak? I ten cel, jakkolwiek by szczytny nie był, nie dostanie ode mnie już ani grosza w przyszłości. Czemu? Dlatego, bo jeśli takie osoby wybierają na reprezentantów, którzy wspierają na ten cel, to najwyraźniej popełnili gdzieś błąd w tym, co robili. Najwyraźniej popełnili gdzieś błąd w systemie swojej rekrutacji tych osób, tych postaci, tych osób w rzeczywistości, tych NPC-ów w rzeczywistości, tak? To jest troszeczkę, nie wiem czy opowiadałem, wydaje mi się, że opowiadałem tę historię, ale szybko ją przytoczę. Jak miałem rozmowę kwalifikacyjną, gdzie pewna osoba zaczęła mnie, w sensie rekruterka, zaczęła mnie wypytywać o to, o, czemu ma pan przerwę jakby pomiędzy pracą a końcem studiów. I ja mówiłem, że po prostu no, szukałem wtedy w pracy, ja w ogóle miałem jakby zupełnie inną sytuację. Nie można było pójść na jakieś tam dodatkowe szkolenia albo na jakieś praktyki, nie można było znaleźć. Nie, chyba nie można było. Jakby nie pouczaj mnie, jest już po fakcie, ja w tym momencie szukam pracy, już pracuję. Przepraszam, ja się strasznie buzuję, ale nie lubię po prostu takiego... Nie lubię takiego podejścia na zasadzie to, co nie można było. Nie, chyba nie można było. Nie znasz mojej sytuacji i środkowy palec. Jesteś tutaj po to, żeby mnie rekrutować, czy żeby mnie pouczać? Bo jeśli to drugie, to nie pytałem o trenera personalnego. Nie będę płacił takim osobom. I nie dziękuję. Nie potrzebuję tej porady. Nigdy o nią nie prosiłem. Chodź za mną. Uczucia są fascynujące. Większość z nas nie chce tego pojąć. Nie od razu. Było napisane, że nie od razu Magalana chyba zbudowano? Nie od razu Magalana zbudowano. Przejąłeś to powiedzonko od ludzi, prawda? Mniejsza o pośpiech. Bardziej liczą się chęci tam zaczął mówić. Mniejsza o pośpiech. Bardziej liczą się chęci. Zapomniałem, że oni te będą kończyli te. Pobratymcy nie słyną raczej z miłości do zmian. Ale to przyjdzie z czasem. Jak przyjdzie. Zapomniałem, że oni kończą te zdanie, jeśli je zaczęli. Jeśli zostało im przerwane teraz w tej grze. Co chciałem powiedzieć, zanim mi przerwano? Zaraz wrócimy do niego. Wiecie, to nie jest tak, że jak ktoś chce mi pomóc, jestem w takiej sytuacji, w jakiej jestem i mi mówi, że ej, można zrobić to, to i tamto. To jest zupełnie inna sytuacja, jak już jesteśmy post factum, jak już jest dużo za późno, jak już jestem osobą pracującą, jak już robię coś i ta osoba mi nagle chce pouczyć, że o, to trzeba było robić podczas studiów, to jakby trochę za późno. Już troszeczkę jest, o, jakby to już niczego nie zmieni. Prawie chciałoby się tu zamieszkać. Już mnie mało obchodzi naprawdę, co taka osoba sobie o mnie myśli. Mam to naprawdę w serdecznym poważaniu. Jakby chcecie mnie do pracy, czy przyszliście tutaj mi ponarzekać trochę. I to też, żeby nie było, ja podkreślę, to nie było powiedziane mi wtedy miłym tonem, to było bardzo pretensjonalne.
I jakby nawet jeśli bym przyszedł do dalszego etapu rekrutacji, czy ja tam... Nie, ja tam chyba przyszedłem do kolejnego etapu rekrutacji. Chyba tak. Nie pamiętam, niemniej. Jeśli w tym momencie przyszedłbym do kolejnego etapu rekrutacji w takiej firmie, to ja bym im serdecznie podziękował, bo nie mam... Sorry, jeśli tak wygląda ich rekrutacja, to mają problem. Mają problem. Ja nie będę się po prostu bawił w coś takiego. Jakby... Albo się szanujemy, albo się bawimy w... O, będę po kimś cisnąć, bo mogę, bo jestem rekruterką. Nie, pierdalaj, naprawdę. Jakby... Jesteś po to, żeby zwerbować ludzi, a nie po to, żeby sobie po nich, nie wiem, wyrzucać jakieś swoje frustracje, czy dawać swoje pieprzone złote rady, które każdy ma w dupie. Przepraszam, ja się naprawdę burzę, bo po prostu nie lubię takiego zachowania. Bo jest różnica, jak ktoś chce nam pomóc, jak jest to sytuacja, w której możemy otrzymać pomoc, a jest to różnica pomiędzy, no, trochę za późno, tak? Jakbym kogoś nauczył... wyobraźcie sobie, okej, okay, daję przykład. Ktoś ma dziecko. Już jest trochę za późno, tak? Czy to była wpadka, czy było to celowe. Ta osoba ma już dziecko. Dlaczego w ogóle pomagam Dawkinsowi? Ach, nie mam wyboru. Nie chcę umrzeć w ten sposób. Zobaczcie, chciałem dać dokończyć Jacksowi. Jakby ktoś już miał dziecko i gdybym ja mu podszedł i powiedział, no generalnie trzeba było nie mieć dzieci, to byś nie był w takiej sytuacji. No, i to takim tonem. Bo okej, jest to prawda, tak samo jak ja. Rzeczywiście mogłem wtedy szukać, chociaż ponownie ta osoba nie znała mojej sytuacji, więc nie wiedziała, co się działo. A ja może podkreślę, że ja wtedy byłem, teoretycznie byłem, już aplikowałem o studia magisterskie, na które po prostu nie zostałem przyjęty przez błąd uczelni. O co mam do tej pory ból dupy do nich, ponieważ otrzymałem wszystkie i otrzymałem pożyczkę studencką i byłem gotowy zapłacić brakując czesne, bo tam chyba brakowało 2500 czy coś tego typu. Jakby byłem po prostu, ja miałem pieniądze na to, żeby już zaczynać te studia, po czym się okazało, że po prostu przez błąd uczelni do tego nie doszło i ja już mówiłem chyba też o tym, dostałem maila tydzień po rozpoczęciu roku akademickiego, że czy może nam pan wysłać swój dyplom, który dostałem następnego dnia, jeśli dobrze pamiętam. I dostałem go następnego dnia, bo były opóźnienia związane z COVID-em. I to od tego samego uniwersytetu może podkreślę, bo studiowałem na tym samym uniwersytecie. To co, wy nie macie mojego pieprzonego dyplomu? Więc to nie jest tak, że czemu ma pan przerwę? No mam przerwę, bo byłem przygotowany na to, żeby robić studia magisterskie, bo zajmowałem się samorozwojem, bo ma pani problem, że nie znam pani mojej sytuacji i tak będzie pani pieprzyć 3 po 3. I to ja mówię, to jest troszeczkę różnica. Na zasadzie tutaj ktoś nie zna mojej sytuacji. O, inaczej, okej, wiem, jakbym to porównał. Wyobraźcie sobie, że ktoś mówi, o, ja generalnie nie mam pracy i ledwo mam czas na zrobienie wszystkiego, a ja mówię, no to co, no, trzeba było znaleźć pracę, trzeba było, nie wiem, sobie robić kursy, tak? Nie wiedząc o tym, że ta osoba, nie wiem, ma dziecko, ma jakieś zobowiązania, nie wiem, ma na przykład chorego rodzica, którym musi zajmować, bo to się zdarza. Są ludzie, którzy muszą się zajmować swoimi rodzicami, na przykład 24/7 i czy może nie rodzicami, nie wiem, dziadkami, cokolwiek, tak? Rodziną po prostu. To się zdarza, są ludzie, którzy po prostu muszą rzeczywiście poświęcić swoje życie, żeby pomagać innej osobie. Ja bym mówił tej osobie, że o, no to trzeba było po prostu szukać pracy w tym czasie, albo trzeba było coś ze sobą zrobić, nie znając jej sytuacji. I owszem, ja staram się dawać złote rady, a nie staram się robić tego w sposób agresywny, nie staram się tego wam narzucać jakoś specjalnie, staram się was zachęcać do samorozwoju, ale też nie każda sytuacja jest identyczna, tak? Nie każda sytuacja ma moim zdaniem też rozwiązanie, nie wiem, czy byłem w stanie znaleźć rozwiązanie dla każdej pojedynczej osoby, na przykład w kwestii finansów, tak? Ja mogę sobie mówić, że ludzie po prostu wydają pieniądze na pierdoły. Wybaczcie, teraz będzie znowu troszeczkę dłuższa rozmowa z mojej strony, czy monolog z mojej strony. Że ludzie wydają pieniądze na pierdoły, że ludzie po prostu nie potrafią się bawić finansami, tak, bawić finansami, cudownie, planować swoich wydatków, planować swoich finansów. I mogę o tym mówić rzeczywiście, ale potem przyjdzie ktoś w bardzo specyficznej sytuacji i powie, nie, to rzeczywiście jest niezgodne z moją sytuacją, i ja powiem, tak, prawdopodobnie masz rację. I wynika to z faktu, że mówię o bardzo ogólnikowych, powiedzmy bardzo standardowych sytuacjach, scenariuszach, albo bardzo konkretnych scenariuszach w drugą stronę. I rzeczywiście nie biorę pod uwagę tych skrajnych scenariuszy. I zgadzam się z tym, że
moja wypowiedź będzie, nie będzie zawierała pewnych specyficznych, albo będzie zawierała właśnie bardzo specyficzny scenariusz, albo nie będzie zawierała bardzo specyficznych scenariuszy, o których, nie wiem, nie pomyślałem, albo ominąłem je ze względu na to, że po prostu nie były akurat rzeczą, o której chciałem mówić, albo dlatego, że są po prostu bardziej złożone i ciężko jest się do nich dostosować, albo są właśnie nierozwiązywalne sposobami, o których mówię. Więc nie jest tak, że ja wam dam złotą radę i po prostu ona będzie aplikować się do każdego, tak samo jak tak naprawdę zdobycie popularności na YouTubie. Jeśli zrobicie coś, co robi już ktoś inny, to wam wcale nie będzie gwarantowało popularności. To, że ktoś już coś zrobił, jest wręcz prawdopodobnie gwarantem tego, że wy już czego nie osiągniecie. Jeśli czegoś nie zmienicie na swój własny sposób, nie będziecie oryginalni na swój własny sposób. Bycie oryginalnym też niekoniecznie wam gwarantuje sukces, tak? Ja uważam, że jako twórca tworzę rzeczy, które już były, czyli gameplaye, a w sposób oryginalny, będąc właśnie sobą, tworząc je w inny sposób jednak niż narrację, którą często prowadzą inni twórcy. Czy to mi dało jakąś popularność? Nie. Bo najwyraźniej ludzie tego nie lubią. I akceptuję to i dalej tworzę w swoim stylu. Tyle. Zabiorę cię tam. Ale to przyjdzie z czasem, jak wszystko inne w życiu. A co gdybyś zwiększył dawkę? I stracił ludzką postać? W życiu. A, czyli Skibor jest bardziej w stylu gościa, który trochę zażywa Alex, ale nie w jakichś przesadnych ilościach. Ludzie nie mogą się dowiedzieć, kim jestem, ani skąd pochodzę. W depozytorium biorę tyle Alexu, ile mi trzeba. Wystarcza. Nie patrzcie, bo nie wiem, czy mogę mówić, czy nie mogę mówić często. Młode szczuroki są do szybkiego zabicia na szczęście, więc to jest spoko. Ale ja mówię, jeśli ja, moi drodzy, rzucam jakąś złotą radą, nie wiem, będę pieprzył pokroju tej rekruterki, w sensie w ten sposób ta rekruterka, to zwracajcie mi też na to uwagę, bo nie wiem, prawdopodobnie też jestem hipokrytą, prawdopodobnie chodź też robią rzeczy. Krater, pozostałość po komecie. Czy ten piękny widok nie chwyta za serce? Mnie to wygląda raczej na kupę blaszanych budek. Poniekąd, na pewno. Krater to prawdopodobnie największy śmietnik na świecie. Mimo to symbolizuje także narodziny Albów. Bez Alexu, który zawdzięczamy komecie, by nas nie było. Już się napatrzyłem. A ty? A, możemy ruszyć, moim zdaniem. Będzie ten odcinek troszkę przyciągnięty, bo się zacząłem rozgadywać. Ale w każdym razie, prawdopodobnie jestem hipokrytą również. To ja mówię, pomijając nawet kwestie zmian mojego podejścia do pewnych rzeczy, na pewno jestem hipokrytą. Na pewno znajdzie się coś, gdzie ktoś mi wskaże, że ej, Rybku, jesteś hipokrytą. Jestem przekonany, że coś się znajdzie. Jak i na każdego z nas. W sensie, mimo wszystko, tutaj troszeczkę polecę takim bardzo nieprzyjemnym komentarzem dla pewnie większości osób, bo wiem, że ludzie nie lubią, kiedy się im wytyka błędy. A wydaje mi się, że każdy z nas jest hipokrytą i na każdego z nas dałoby się coś znaleźć. I powiedzieć, ha, nie robisz tego zgodnie z tym, co mówisz, albo niezgodnie ze swoimi zasadami moralnymi, albo niezgodnie ze swoimi zasadami, nie wiem, religijnymi, czy cokolwiek. Na pewno. Troszeczkę to jest takie myślenie, które było w, powiedzmy, które przedstawia sobą milicja, tak, na zasadzie zawsze coś znajdzie na kogoś. Nawet nie mówię tutaj o wymyślaniu, po prostu zawsze, nikt z nas nie jest idealny, nikt z nas nie jest hiper, absolutnie czysty i po prostu nieskalany. Każdy z nas zrobił coś w życiu, chociaż złego. Każdy z nas jakąś tam hipokryzją rzucił. Każdy z nas zrobił coś, co będzie się nie podobało jakiejś pewnej grupie osób, która będzie bardzo głośna i skrajna. Zawsze się coś takiego znajdzie. Zawsze. Nie ma po prostu osoby, którą by lubili wszyscy i która byłaby pozytywna dla wszystkich. Nie wiem, weźcie sobie... Okej, dam wam przykład, tak? Mr. Beast, ktoś mi powie, że o, przecież tyle osób go lubi. Ja jestem w stanie nie wyjść ze swojej bańki i pokazać wam kilka osób, które u mnie w byłej pracy na niego napierdalały naprawdę srogo. Nie wiem, czy kogoś można sobie po prostu wybrać takiego, kto byłby bardzo lubiany. Nie wiem, chcecie powiedzieć o... Nie wiem, czy jest jakaś taka osoba, która jest lubiana w polskim internecie, tak naprawdę dobrze. Okej, okay, wiem, Budda, bo z tego co pamiętam, to jest akurat jeden z YouTuberów. Akurat nie oglądam za bardzo, tylko bardziej słyszałem o tym, co robi i widziałem może jakieś tam przebitki.
ktoś mi powie, że o, ten gość robi takie i takie i takie rzeczy i to jest spoko, tak? A znajdę spokojnie osobę, która powie, że o, ale zobaczcie, jakie pieniędzy się dorobił, niby się dzieli, ale nie tak, niewystarczająco, tak? Jeszcze ma tyle pieniędzy, powinien mi trochę oddać. Gwarantuję wam, że takie osoby są. I tutaj akurat nie chodzi mi o hipokryzję, tylko chodzi mi po prostu o to, że znajdą się zawsze osoby, które będą wobec nas krytyczne, że nie będzie po prostu ludzi, że nie zawsze wszyscy będą nas lubili. I mówię, zawsze na pewno się znajdzie coś też na każdą osobę, co zrobiła w życiu źle, co zrobiła niezgodnie ze sobą, co zrobiła wcześniej, mając inne podejście, inne zasady moralne, cokolwiek. Na pewno. To jest nieuniknione. Więc czy wszyscy jesteśmy hipokrytami? Prawdopodobnie tak. Czy wszyscy zrobiliśmy coś złego? Jasne. Czy na każdego się coś zawsze znajdzie? Jasne. Ale po prostu mi to wytkajcie. Jeśli ja coś takiego zrobię, to... Dzięki tobie istnieje. Co przez to rozumiesz? Chodzi o mój wygląd, ale chyba może to wytłumaczyć. W czasach, kiedy ty i ludzie... Cholera. Spójrz na tę dwójkę. Pewnie czegoś od nas chcą. Zaraz tam pójdziemy i to zobaczymy, tylko sobie pozbieramy tej fanty. Więc jeśli ja, moi drodzy, coś takiego robię, nie wiem, pierdzielę czy poczy, mówię rzeczy niezgodne z tym, co mówiłem chwilę temu. I mówię tutaj o chwili, nie mówię tutaj o dłuższym okresie czasu, bo na pewno takie rzeczy będą, gdzie nie będzie to zgodne z tym, co... Będą rzeczy po prostu, z którymi nie będę się zgadzał z perspektywy czasu. A jeśli, nie wiem, na przykład parę odcinków temu mówiłem jedno, a teraz mówię drugie i to się ze sobą kłóci, albo będę musiał to po prostu wytłumaczyć dokładniej, albo nie przemyślałem tego, co powiedziałem, albo się rzeczywiście ze sobą kłócę, jestem hipokrytą. I to po prostu warto mi wytykać. Jest to dla mnie zyskowne, ponieważ ja wtedy będę wiedział, ej, nie przemyślałem tego, albo ej, rzeczywiście się ze sobą kłócę. Okej. Okay. Dobra, to był rzeczywiście łatwy zamek. I po prostu może to prowadzić do... finalnie do tego, że... zastanowię się nad sobą i będę znowu lepszą osobą, tak? To jest coś zresztą, do czego chcę dążyć jako człowiek. Żeby po prostu poprawiać się jako osoba, żeby być lepszym. I żeby jednak te moje zasady były ze sobą trwałe. Żeby też... O, zmarzło grzyb. Śmieszna nazwa. Żeby były trwałe, żeby były stałe w miarę. Żeby były możliwie najmniej ignoranckie. Nie wiem, po prostu. Nie umiem tego dokładnie wytłumaczyć. Cywilizacja musiała być bardzo rozwinięta. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Po prostu chcę i zdobywać wiedzę, i poprawiać siebie na bazie tej wiedzy, i jakby nie popełniać głupich błędów. A jeśli popełniam, to żeby ktoś mi je wytykał. Bo moim zdaniem najgorsze, co jest, to pozwalać komuś na to, by popełnił błąd dalej i nie powiedzieć mu tego nigdy. Ja, i mówiłem to już wielokrotnie, jestem osobą, która uwielbia krytykę, konstruktywną krytykę. Bo to pozwala mi na zastanowienie się nad pewnymi rzeczami, to pozwala mi na zredagowanie pewnych myśli, przemyślenie pewnych rzeczy, przeanalizowanie samego siebie. Ja potrzebuję krytyki jako osoba. Coś, czego ludzie nie znoszą. Ja to uwielbiam. Nie chodzi mi o sranie po prostu na mnie. Wybaczcie, jesteśmy w bazie banitu, więc chyba pora na trochę bardziej wulgarnego lipka również. Nie chodzi mi o takie sranie na mnie. Chodzi mi o konstruktywną krytykę i słuszne wytykanie mi błędów. Bo to jest mi potrzebne. To jest serio mi potrzebne. Ja to lubiłem. Lubiłem to też, myślę, że i w pracy, lubię to w pracy. Lubiłem to w szkole, jeśli rzeczywiście było prawidłowo zrobione. I tutaj mam na myśli i szkoły, i uniwersytet. Lubię to w normalnym życiu. Lubiłem to w związku, kiedy został mi błąd wytknięty, nawet jeśli niekoniecznie zachowywałem się dobrze. I muszę to przyznać, że nie. Absolutnie. To jest kolejny z etapów, gdzie mogę powiedzieć, że nie, ja nie jestem super, hiper osobą. Nie jestem tak dobry, jak może się niektórym wydawać, jeśli ktoś ma o mnie wyjątkowo dobre zdanie. Nie wiem, jak jeszcze w sytuacjach społecznych, cokolwiek, tak, wybierzcie sobie dowolną dziedzinę życia.
Najbardziej czego nie lubię, to jeśli ktoś mi nie powie o tym, że popełniam błąd, ja popełniam go dalej i nie wiem, robię tym komuś krzywdę, albo sprawiam, że ktoś jest źle poinformowany, niedoinformowany, albo przekłamuje pewne rzeczy. Trzymaj się. Z jednym z nich miałem kiedyś spięcie. Lepiej ty się tym zajmij. Dopilnuj, by nas przepuścili. Za wszelką cenę. A co z tobą? Będę patrzył i się uczył. Ciekawi mnie, jak sobie poradzisz. Jeśli zrobi się gorąco, włącz się do akcji. Żaden problem. Uporamy się z tym tak, jak sobie życzysz. Uważam, że to jest dobra rzecz, żebym powiedzieć, że ej, słuchaj, na razie stój na boku. Jeśli coś po prostu pójdzie nie po naszej myśli, pomóż nam. Uważam, że to jest dobry sposób. Trochę taki właśnie neutralny w tej grze, który wybieramy. Ale sposób, który w mojej opinii jest podejściem, które tutaj będę stosował. I to też stosuję trochę w swoim życiu. Staram się, żeby wszystko było w porządku, ale jeśli coś pójdzie nie tak, to podejmuję kroki zgodnie z tym. Mówiłeś się, koleżko? A może szukaliście sobie z kumplem jakiegoś miłego kącika tylko dla siebie? W istocie, po twoim uśmieszku widzę, że jesteś w stanie nam nawet kilka polecić. Czy to była oficjalna prośba, abym obił ci mordę? To ostatnia szansa, byś ocalił swoje chude dupsko. Musisz dać mi trochę żywego eleksitu. Ta droga jest płatna. Bezpośrednio u mnie. Pamiętaj, co powiedział Viper. Wyraził się bardzo jasno. Nie zdzierać z podróżnych. Czy ja wyglądam na kogoś, kogo obchodzi, co gada ten pajac? 200 kryształków. I to kurwa natychmiast. Nie mam zamiaru się dać w ten sposób zastraszyć. Jakby on też działa przeciwko Viperowi. Przeciwko Banitom. Jest naprawdę gościem, który po prostu robi wszystko na własną rękę, co w sumie pasuje do banitów, ale tak samo i my. Sorry, typie, nie zatrzymasz nas. To nie jest zorganizowana grupa, która stwierdziła, o, to jest nasze miejsce, płacisz za wstęp, tak? Nie, tylko stoi sobie na drodze i chce nas zastraszyć. Jeśli sądziłeś, że mnie zatrzymasz, to grubo się pomyliłeś. Czyżby? Kto wie, koleżko? Może to właśnie ty się mylisz? Nadszedł czas zemsty! No i... Ujo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 j
Nieźle. Zajmę się nim! Ale jest... jest powrót do... Ojoj, ale ten nasz Alp, pomocnik, nam piękne obrażenia robi. W sensie on ma po prostu niesamowicie wysokie obrażenia od tego swojego, od tej swojej broni. Na pewno porwań do nas. Ale szczerze mówiąc nie widzę. O, tego się nie spodziewałem. Słusznie zrobiłeś zabijając ich, ale... Ale co? Słyszałem, że potrafisz rozwiązywać problemy w sposób bardziej dyplomatyczny. Nie, żeby mi na tym zależało. Chciałem się jedynie dowiedzieć, jak to wygląda. Niemniej jednak czas na nas. Mimo to zwolnimy odrobinę. Ból brzucha mnie wykończy. Odejdźmy nieco dalej. Nie rozumiem, o co chodzi. Czuję się tak od kilku dni. Te słabe organiczne ciała są do dupy. Pewnie jednak potrzebuję więcej eleksu. Miałeś mi powiedzieć, co się dzieje z twoim ludzkim ciałem. Wielu z nas nie potrafiło pojąć, jak tyle lat temu udało ci się pokonać hybrydę. Nie mogliśmy cię zapytać, bo... Właśnie dam mu dokończyć już, chciałem tylko podejść tam do krateru. Właśnie, jak już mówiłem... Z teleportu. Część z nas myślała, że to dzięki zdolności do odczuwania emocji. By zwiększyć naszą skuteczność, próbowaliśmy ograniczyć spożycie eleksu. Co i tak zresztą nas czekało. Dlaczego? To proste. Konwertery zostały zniszczone. Produkcja eleksu drastycznie spadła. Tak czy inaczej, należało przeprowadzić wnikliwe badania nad wpływem emocji oraz tym, jak je okiełznać.
I jak wam poszło? Jak widzisz. Zajmij się. No to wydziuby też są słabe. Analizowałeś w kraterze zachowania ludzi? Nie tylko tam. W różnych innych miejscach też. Dobra, pora odpocząć. Mój organizm wymaga składników odżywczych niezależnie od stanu żołądka. Ciekawe. W sensie ciekawą motywację ma ten Skibor. I teraz wyjaśnię to poniekąd, czemu oni są tak... On jest bardziej taki ekspresywny niż albowie w poprzedniej grze. Chociaż, nie wiem, może on po prostu został albem dużo, dużo później. Może te dawki eleksu, które przyjmował wcześniej, nie były aż tak wysokie. Jak na przykład Jax, który widzicie, że jest nadal mocno wycięty z emocji. Tam widzieliśmy łupieżców, więc możliwe, że Howler był ich częścią. Tutaj mamy znowu jakiś obóz. No ale pogadajmy jeszcze z Skiborem. Być człowiekiem to żadna przyjemność. Ten układ immunologiczny to jakiś żart. Bez przerwy mi czegoś brakuje, a to witamin, a to białka. Trzeba dbać o metabolizm, pilnować poziomu cukru we krwi. Męcząca sprawa. Jako Alp mogłem dokonywać niesamowitych rzeczy, nie jedząc prawie nic. A dla ciebie to jednak żadna nowość. To co? Głodny? Częstuj się. Nie wiem, czemu tutaj ten... To ma jakieś znaczenie, ale szczerze mówiąc, my mamy swoje jedzenie. W sensie... Nie chcę być, nie wiem, jakiś niegrzeczny czy coś, ale... Mamy swoje jedzenie, niech jest sobie tam zachowa dla siebie to, co ma. Niech sobie zje. My chyba nie potrzebujemy tego na ten moment. W sensie mówię, my mamy po prostu ogromny ekwipunek, my sobie damy radę. Nie, dzięki. Trudno, więcej dla mnie. Niech się naje. Muszę teraz coś zjeść, inaczej w drodze okropnie osłabnę. Pójdziesz proszę na czaty i upewnisz się, czy nikt nas nie śledzi? Nie byłby to pierwszy raz. Spodziewasz się kolejnych banitów? Tak. Nasze spotkanie z tamtą dwójką będzie miało konsekwencje. Spróbujmy zminimalizować ryzyko konfrontacji. W ogóle to jego podejście, że ej, ja chciałem zobaczyć, jak to dyplomatycznie rozwiązać. Ja próbowałem to rozwiązać relatywnie dyplomatycznie, ale jeśli ktoś nas atakuje, to no, nie wiem, czemu mielibyśmy być jacyś mili, tak? Nie wiem, czemu mielibyśmy płacić ludziom kryształki, jeśli oni po prostu... Tak jak mówię, to jest inna rzecz, to nie jest jakaś pewna ukształtowana struktura, to nie jest jakby już ich teren. Znaczy, niby jest, bo to jest nadal część krateru, ale oni działają poza jurysdykcją, powiedzmy. Banci generalnie działają poza jakąkolwiek jurysdykcją. Więc jakby my mamy wolną rękę, tak samo jak oni. Gdyby to byli berserkowie, czy klerycy, czy nawet morkoni, którzy są zorganizowani. To nie jest tak, że morkoni mają prawo, nie mają prawa, oni mają te swoje dyrektywy. Znaczy nie, dyrektywy to bardziej mają albowie. Oni mają jakieś tam te swoje zasady od ich rawaka, od ich boga. Jeśli któraś z tych grup nas zatrzyma i powiedziała, nie możecie tutaj wejść, ponieważ takie są zasady, okej. Okay. Jeśli chcecie przejść, to musicie zapłacić. Jeśli chcecie przejść przez bramę, musicie zapłacić, okej. Okay. Jeśli ktoś by się wyrwał z tej dyrektywy, tak samo bym postąpił jak w wypadku tego gościa teraz. Jest pewna różnica po prostu, jeśli chodzi o struktury w tych miejscach. I my, wiedząc, że jesteśmy silniejsi, my po prostu przechodzimy i tyle. Bo niewiele nas to obchodzi. Nawet będą słabsi, moglibyśmy powiedzieć, że nie, my przechodzimy, nie zatrzymacie nas i tyle. Jakby tu chodzi też o pewien efekt psychologiczny, że nie można dać się zastraszyć. Ponieważ jeśli... wiem, że to brzmi bardzo, bardzo nieludzko, ale jeśli damy się ludziom zastraszyć, to oni będą to wykorzystywali. To jest troszeczkę jak płacenie okupu, albo jak to, że ktoś nam grozi, nie wiem. Dajmy na to, o wiem. To będzie bardzo nieprzyjemne, więc od razu podkreślam, jeśli ktoś jest czuły na jakieś nieprzyjemne historie związane z zastraszaniem i tak dalej i wykorzystywaniem ludzi. Postrzegam, że tutaj dojdzie do czegoś takiego, w sensie dojdzie, nie w grze, ale będę opowiadał o czymś takim. To niech sobie przeskipuje z dobre 5-6 minut. Tak są sytuacje, gdzie jest gość, który potrafi, nie wiem, zastraszyć dziewczynę, że jeśli mu nie wyśle więcej nudesów, to on roześle inne nudesy, które już mu wysłała wszystkim innym. Taka osoba nie powinna dać się zastraszyć, powinna to zgłaszać, gdzie się da. Jeśli ten nudesy wyciągnął, ma bardzo mocną podstawę prawną, żeby tego gościa pozwać i uzyskać za to odpowiednie odszkodowanie. Oczywiście, że się to będzie ciągnęło, oczywiście, że będzie miało to, będzie to kosztowne, niestety.
I wiem, że nie każdego też na to stać. Znowu, to jest jedna z tych rzeczy, która jest bardzo sytuacyjna i nie w każdej sytuacji będzie to jakby rozwiązanie ultimatywne. Nie zawsze wyjdzie ta osoba na plus. Bo jakby, no to już się stało, tak? Te pierwsze nudesy zostały wysłane. Tego już nie rozwiążemy, to już nie wróci. To już jest moment, w którym to się stało. Oczywiście, że można powiedzieć, że no, mogła ta osoba nie wysłać nudesów w pierwszej kolejności, no ale już jest za późno, już się to stało. To nie jest tak, że ludzie to robią prosto, bo są głupi, tylko dlatego, że komuś ufają. Trzeba się skupić na tym, jakie mamy rozwiązania. I w tej sytuacji rozwiązanie jest takie, że nie dajemy się zastraszyć i zgłaszamy to, gdzie się da. Jeśli jest możliwość finansowa, staramy się to pociągnąć dalej prawnie. Jeśli nie, przyjmujemy mniejsze L, które moglibyśmy przyjąć. Bo jeśli damy się zastraszyć, jeśli damy tak naprawdę ten okup, tak? Bo możesz to nazwać swego rodzaju okupem, tylko nie finansowym, a w postaci większej ilości nudesów, tak naprawdę dajemy drugiej osobie broń. Jeszcze większą i większą i większą, albo raczej nie broń, a naboje. Bądź ostrza, które można wbić w plecy, tak? Coraz większą ilość rzeczy, które mają na nas, dajemy tej osobie. I ta osoba będzie coraz bardziej i bardziej i bardziej próbowała nas wyeksploitować, czyli wykorzystać. Po prostu trudno, w sensie jeśli to wycięknie, trzeba to przyjąć na siebie. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ja wiem, że to się wiąże z bardzo dużym, często ostracyzmem w pewnych miejscach, czasami z wyśmiewaniem, czasami z bullyingiem, niestety. Ale jeśli się da, to zgłaszajcie to, gdzie się da i to ja mówię, podążajcie tutaj drogą prawną, ciśnijcie w drogę prawną, jeśli macie taką możliwość. Ja wiem, że niestety też służby publiczne, i tak, tutaj wytykam bardzo konkretną jednostkę, znaczy może nie jednostkę, bo jednostka to jest bardzo specyficzne określenie, bardzo konkretną służbę publiczną, mam na myśli policję, która często mówi, o, trzeba było nie wysyłać. Nie, waszym pierdolonym zadaniem jest to, żeby przyjąć takie zgłoszenie i żeby je potraktować poważnie. I nie mówię tutaj o każdym policjancie, ja podkreślam to wielokrotnie, są czarne owce, są ludzie, którzy rzeczywiście poważnie i prawidłowo pełnią swoją służbę. Niestety czarne owce bardzo, bardzo niszczą opinię. Zresztą wiemy, że nawet potrafią te czarne owce dojść do bardzo wysokich stanowisk i potem odpalać granatniki na komendzie. Nielegalne granatniki, może podkreślam. Więc tak, waszym pierdolonym obowiązkiem jest przyjąć takie zgłoszenie i poważnie je potraktować i zrobić z tym, co się da. To nie jest, my nie żyjemy w czasach pieprzonego średniowiecza, gdzie mentalność polega na tym, że o, trzeba było się, nie wiem, nie ubierać w krótką spódniczkę. Nie! Nieważne, że ktoś ma, kurwa, krótką spódniczkę, czy chodzi w bikini na plaży, to nie uprawnia nikogo, żeby taką osobę na przykład dotykać. To, że ktoś wysłał komuś nudesy, nie uprawnia takiej osoby, póki ta pierwsza osoba nie wyraziła pełnej zgody, żeby udostępniać. I też są jeszcze inne ograniczenia prawne, żeby nie było. To nie uprawnia tej osoby, żeby te nudesy upubliczniać. I wasze pieprzone twierdzenie, że trzeba było tego nie wysyłać na pierwszym miejscu, to jest, kurwa, właśnie takie jebanie kogoś za to, że komuś zaufał w tym momencie. Tak, bycie naiwnym, okej, jest błędem. Ale wy jesteście od tego, żeby ludzie nie byli oszukiwani, nie byli traktowani właśnie w ten sposób. Wy jesteście od tego, żeby pilnować prawa. I podkreślam tutaj jeszcze raz, ja tutaj mówię to w stronę tych czarnych owiec, a nie w stronę ludzi, którzy rzeczywiście poważnie i prawidłowo traktują swoją pracę. I tak samo jak tamta rekruterka. Nie obchodzi mnie wasze cudowne, nie obchodzi mnie wasza cudowna złota rada. Jestem tego świadom, co się stało. Jesteśmy teraz w sytuacji, gdzie jestem w dupie i potrzebuję pomocy, tak? W wypadku tej rekruterki jestem w sytuacji, gdzie szukam pracy, mam już pracę swoją i jestem już post factum. Już jest to, co się wydarzyło. Trudno, już tego nie odwrócę. Teraz ja szukam czegoś innego, nie obchodzi mnie złota rada, która mi nic nie da. W tej sytuacji. Tak samo będzie z tą osobą, która by poszła i zgłosiła taką rzecz, takie wydarzenie. Jakby ta osoba już jest tego świadoma, że nie powinna była tego robić. I wybaczcie, ale ja się strasznie burzę o takie rzeczy, ponieważ wkurwiają mnie, delikatnie mówiąc. Dziś jestem bardzo, wyjątkowo jestem wulgarny, ale to dlatego, że zacząłem poruszać tematy, które są dla mnie osobiście bardzo mocno emocjonalne, które wywołują u mnie bardzo duże emocji. I nawet jeśli często staram się trzymać jakiś tam kompo... Compose to jest po polsku trzymać się w ryzach,
Tak, są rzeczy, które u mnie wywołują bardzo duże emocje i to jest jedna z nich. Kiedy ktoś po prostu nie wykonuje swojej pracy prawidłowo, albo jeszcze robi coś na szkodę drugiego człowieka. Nie wykonując przy tym swojej pracy prawidłowo. Ja nie wiem, czy z czego się to bierze dokładnie. To z jakiegoś rodzaju idiotycznych poglądów, czy ze względu na to, żeby po prostu komuś dostrać, czyli właśnie z takiego, nie wiem, takiej potrzeby, poczucie się lepszym, poczucie się jak właśnie ten, jak właśnie taki bully szkolny, czy czegoś innego. Mam to naprawdę serdecznie w dupie. Znaczy, może nie powinienem, może powinienem zrozumieć, skąd się to... Nie no, poniekąd wiem, skąd się ci ludzie biorą, ale trochę mam to w dupie, że oni się biorą. To ich absolutnie usprawiedliwia. Więc jakby nie obchodzi mnie ich poczucie bycia lepszym, czy poczucie chęci bycia lepszym, bycia tym, którzy mają władzę w tym wszystkim, którzy mogą komuś nasać na łeb i jeszcze powiedzieć, żeby się z tego cieszył. Naprawdę mam to serdecznie w dupie. Jakby mają pewien obowiązek i to jest coś, co powinni zrobić. Niech wypełniają to, co mają wypełniać sumiennie, a nie bawią się w... To ma jakieś tam swoje określenie. Ma to jakieś swoje określenie. Wybacz, teraz nie przypomnę sobie, jak ono brzmiało. Ale jest określenie na to, kiedy osoba po prostu chce koniecznie poczuć się jako władca, chce nadużywać wręcz swojej władzy, żeby, czy swojej pozycji, żeby ktoś się poczuł jeszcze gorzej niż już się czuje. Czy po prostu, żeby komuś dowalić, bo może, tak? Bo w tym momencie ma pewną przewagę, w cudzysłowie. To jest też bullshitem, bo to nie jest tak, że ta osoba ma przewagę. Ta osoba ma przewagę tak długo, jak jest na bardzo, bardzo wysokiej pozycji i rzeczywiście nie da się z tym za dużo zrobić. Bo niestety są takie sytuacje i podkreślam znowu jeszcze raz. Są sytuacje trochę bez wyjścia, czy są sytuacje, w których trzeba przyjąć to mniejsze L, ale trzeba je przyjąć, no i trudno, bo się popełniło błąd taki, a nie inny. I czasami nie ma z tego dobrego rozwiązania przez to, że systemy nie są perfekcyjne, że ludzie nie są perfekcyjni, a niektórzy są po prostu skurwysynami. I może ja powinienem przestać już przeklinać na ten odcinek, bo wyjdzie mi znowu prawie godzinny. I chyba troszeczkę przesadziłem, powiedziałem, żebyście przeskipowali 6 minut, a wyszło mi 10. Z czego dużo właśnie w sumie wyszło za mnie takiego Baxtera. Chociaż... Nie, dobra, dużo za mnie wyszło takiego Baxtera. Prawdopodobnie cringe. Mniejsza. Dobra, sprawdźmy to. W porządku. Sprawdzę, czy nikt się za nami nie snuje. Przejdź się kawałek drogą, którą tu przyszliśmy. Tylko nie oddalaj się zbytnio, bo w razie czego nie zdołam ci pomóc. Chyba dam sobie radę sam. Do zobaczenia niebawem. Dobra, i pójdźmy. Bo te nasze buty, czy mamy jakieś takie stalowe końcówki na tych butach, czy te buty są po prostu tak przymarznięte? Wydaje mi się, że są stalowe końcówki. No dobra. Zobaczmy, co tam niby miało się za nami kręcić. Skibor się mylił. Nikt nas nie śledzi. Pora wracać. To zrobimy, a w ogóle mamy, bo ja mam złą misję wybraną, dlatego. Ja się zastanawiam, czemu mamy ten znacznik tak daleko. Wartości nie, czekajcie, gdzie to jest jedzenie dla Crane'a. Mina Skibanita, gdzie jest? To są zapiski, to mnie nie interesuje. Chwileczkę. Gdzie my mamy? Gdzie mamy misję z nim? To jest grota, Dixon, kształki dla więźniów. To nie, Złomuś, śladowca, Crane. To jest to, okej, okay. Wybaczcie, jestem ślepy ewidentnie. Zobaczmy, co tam dalej się z nim dzieje. Mam nadzieję, że mu się nic nie stało w tym czasie, no i dobra, stoi tak jak stał. Chyba, że on coś podejrzanego robił w międzyczasie, wiecie, komunikował się z kimś albo coś. Jestem bardzo ciekaw w sumie. Nie no, wygląda na to, że sobie po prostu je jakiegoś batona. Ile osób nas śledzi? 3? 4? Ani jedna.
Kiepsko. Liczyłem na odrobinę emocji. Nic tak dobrze nie robi, jak nieprzewidziane sytuacje. To ryzyko, adrenalina, wciągająca sprawa. Niestety, czas ruszać. Żołądek nadal nie daje mi spokoju, ale zamierzam to zignorować. Gotowy? Zakładam, że ta adrenalina, to poczucie chęci adrenaliny może być spowodowane tym, że Alex może działać poniekąd podobnie, bo pamiętamy, że Alex zawał bardzo dużą siłę, bardzo mocno zwiększał umiejętności, jeśli chodzi o procesy myślowe. Nie wiem, prędkość myślenia, nie wiem jak to do końca nazwać, inteligencję. Nie wiem, czy to powinno się tak określać. Czy można czasowo zwiększyć inteligencję, czy to może... No chyba to będzie najlepsze określenie, wybaczcie, ja nie mam innego. W ogóle ostatnio zainteresowałem się, jak działają energetyki, tak a propos. To jest też ciekawy proces. I to może być bardzo podobne do uzależnienia od tego, jak po energetyku czujemy się właśnie bardziej napompowani. Tak samo może to działać w wypadku tego gościa, gdzie on jest uzależniony od adrenaliny. Zresztą część sportowców również ma ten problem, że ta adrenalina, kiedy jest to uderzenie adrenaliny, oni tego potrzebują. Nie jest to prawdopodobnie ogromna ilość, która jest od tego bardzo mocno uzależniona, ale są tacy, którzy po prostu potrzebują cały czas nowych, powiedzmy, zastrzyków. Oczywiście nie chodzi mi o fizyczne zastrzyki adrenaliny, ponieważ takie też są. Ale o takie poczucie, że dzieje się coś niespodziewanego, że znowu ryzykujemy czy coś. Wydaje mi się, że on może mieć takie samo odczucie po tym odstawieniu Alexu, że to daje podobne skutki dla jego ciała, przez co on teraz chce tej adrenaliny, chce tych niespodzianek, chce tych właśnie tego nagłego po prostu odczucia w swoim organizmie. Dobra, chodźmy. Tak, chodźmy. Dobrze, to już niedaleko. Tak się zastanawiam, co czujesz, kiedy kogoś zabijasz? Będę szczery, dla mnie to chwila euforii. Coś tym można się delektować. Światło w oczach wroga gaśnie. Ciało dygocze, niczym zwolna miażdżony robak. Wszystko zależy od tego, o kogo chodzi. Rozumiem. Twoja niechęć lub sympatia względem ofiary określa, ile cierpienia jej zadasz. Lubisz dużo gadać, prawda? Nie bijemy się z tym. Nie bijemy się z tym czymś. Jak chcecie, to niech się biją, ale ja sam spadam. Jeśli Skibor będzie chciał, to może tam mi opowiedzieć nieco więcej, ale może po tym, jak już tamten gość od niego odejdzie. My nie mamy szans, sorry moi drodzy, ale z czymkolwiek on tam się bije. Nie idzie mu najgorzej nawet, jak tak patrzę. Chyba go bestia w końcu powaliła. A nie, on tam nadal stoi. Mój błąd. Okej, nie oszukuję, nie będę oszukiwał, on ma potężne te ataki. Ja nawet się tam nie bawię. A, kolejny uczestnik w wielkiej grze o Magalana. Jak widzę, los znów przywiódł cię w nasze mroźne rejony. Trochę to potrwało. Skąd się ten gość tutaj wziął? Kar Ekrum. Zgadza się? Pamiętasz moje imię? To ciekawe. Bo w końcu rzadko mieliśmy przyjemność rozmawiać. Byłeś agentem Mroźnego Pałacu, prawda? Zwiedziłeś wówczas sporo świata. Nigdy do końca z tego nie zrezygnowałem, chociaż teraz nie jestem już zwykłym zwiadowcą. Przemawia przez ciebie skromność. Zostałeś ponoć pierwszym Eleksetorem, najważniejszym duchowym przywódcą Albów. Mów mi Ekrom, bestio z Zakoru. Widzicie, że mówią Zakor zamiast Sakor. Wydaje mi się, że Xakor brzmiał lepiej troszkę. Ja wiem, że Xakor, pewnie to jest sposób, w jaki tak jak mówią Zardas, na przykład nazw Xardasa, ale wydaje mi się, że Xakor, Xardas, to X na początku, podkreślenie jest bardzo fajne i lepiej wybrzmiewa. Z perspektywy jakby agresywności tego miejsca, jakiegoś takiego nieprzyjemnego, w sensie to słowo może się kojarzyć bardzo nieprzyjemnie, o proszę bardzo, całkiem sporo ekspo z tej lodowej bestii. Dawno już mnie tak nie nazywano. Ten tytuł stracił swoją wartość. Tak czy inaczej, nadal podążasz drogą swego dawnego ludu. Niewątpliwie nie bez powodu. Zakładam, że przybywasz w związku z najeźdźcami, którzy nękają naszą planetę. W gruncie rzeczy muszę zająć się wieloma sprawami.
Cóż to faktycznie ciekawe. Jakiej zatem pomocy oczekujesz ode mnie w swoich staraniach? Czemu ja mogę z nim gadać? On mnie tutaj zaczepił sam. Do niego zaczepiłem. Mógłbyś wstawić się za mną u Albów. Owszem, ale w obecnej sytuacji znalazłeś się wskutek własnych decyzji. Zjednaj sobie naszych ludzi, przekonaj ich do swojej sprawy, niezależnie od tego, o co w niej chodzi, a wtedy zasłużysz na wsparcie. W przeciwnym wypadku... Rozumiem. Pozwolę sobie jedynie udzielić ci ojcowskiej rady. Zachowuj się konsekwentnie. Człowiek chwiejny nigdy nie stanie się tak skuteczny ani podziwiany, jak rzetelny wojownik skupiony na swoim celu. To, co powiedział przed chwilą tutaj, ten Eleksator, którego już imienia zdążyłem zapomnieć, jest niestety bardzo prawdziwe. Człowiek, który ma bardzo... Który mówi bardzo w taki sposób... Powiem, że jak ja, po prostu. Że ma bardzo dużo takiego tozależyzmu, tak zwanego. Czyli wszystko zależy od sytuacji, czyli na przykład w tej sytuacji zachowałbym się tak, w tej sytuacji inna opcja jest lepsza. Na przykład nie mam po prostu takiego skrajnego tak lub nie, że dużo rzeczy jest po prostu w odcieniach szarości, a nie rzeczy są czarno-białe. Rzeczywiście, tak, takie osoby są rzadko kiedy poważane i rzadko kiedy słuchane. Co moim zdaniem jest trochę przykre, ponieważ świat po prostu nie jest czarno-biały. Ponieważ bardzo wiele opcji nie jest do rozwiązania po prostu w taki właśnie czarno-biały sposób. Bardzo wiele rzeczy jest to zależyzmem. Ogrom rzeczy wymaga konkretnych zasad, konkretnych rozwiązań, ale też w konkretnych scenariuszach. Nie każda, tak jak mówiłem, te złote rady, żadna złota rada nie będzie aplikowała się do każdego scenariusza, do każdej sytuacji. Będą takie złote rady, które będą się lepiej aplikowały do większości scenariuszy, ale nie do każdego. I niestety przez to ludzie są widziani jako czy chorągiewki, czy tacy właśnie niezdecydowani, czy jak tacy chwiejni, jeśli na przykład redagują swoje poglądy, rewidują swoje poglądy. Redagować to można zdania. Rewidują swoje poglądy. Zmieniają je na podstawie nowych informacji, na podstawie nowej wiedzy. Widzieni są jako chorągiewki. Nie uważam, że to jest sposób, w który powinniśmy patrzeć na ludzi. Ja nie mówię tutaj o ludziach, którzy rzeczywiście są chorągiewkami i po prostu stawiają się na przykład... wiem, że powiedziałem już poglądy i pewnie się to większość osób kojarzy z polityką, mi akurat niekoniecznie, bo pogląd można mieć na coś, nie trzeba być koniecznie politycznym. Ale tutaj niestety będę musiał dać przykład związany z polityką. Jeśli ktoś po prostu przechodzi z jednej partii do drugiej i zmienia nagle swoje poglądy, bo po prostu tak jest wygodniej, bo teraz to będzie pasowało do programu partii, to jest chorągiewka. Jeśli ktoś rewiduje swoje poglądy na podstawie wiedzy, można go nazwać chorągiewką, ale można też go nazwać człowiekiem, który realistycznie podchodzi do tego, czego jest teraz świadom i swoje poglądy dostosowuje do wiedzy, którą posiada na ten moment. Najwyraźniej potrafi się przyznać, bo w ogóle ludzie, którzy się potrafią przyznać do błędu, też są uważani za, nie wiem, jakichś słabych, za jakichś chwiejnych, za jakichś niepewnych. Nie, to jest chyba największy absurd, który w ogóle słyszałem w życiu. To, że społeczeństwo widzi ludzi, którzy nie są, którzy są w stanie przyznać się do błędu jako słabych. Nie, to jest największa siła tych ludzi. Że są w stanie się powiedzieć, tak, spierdoliłem. Autentycznie. To jest głupie. Ja wiem, że teraz możecie sobie pomyśleć o wszyscy youtuberzy, którzy przepraszają, tak, po raz 50. Nie mówię o tych ludziach. Ja mówię o ludziach, którzy mieli pewne podejście, zrobili coś źle, są w stanie stać, powiedzieć przepraszam, zjebałem i rzeczywiście już tego nie powtarzać. Rzeczywiście nauczyć się na swoich błędach. Albo powiedzieć, nie, myliłem się, ponieważ XYZ. To jest siła, moim zdaniem, tych ludzi. To jest pewien pokaz dojrzałości. Tak, to jest chyba najlepsze słowo. Dojrzałość. To jest dojrzałość. Umiejętność przyznania się do błędów. Umiejętność powiedzenia, nie, to nie było w porządku. Nie, zrobiłem źle. Nie, myślałem w zły sposób. Serio. Przepraszam, wulgarny lipek dzisiaj. Wyjątkowo. Bardzo wulgarny lipek.
Ale po prostu nie zgadzam się z tym, jak zero-jedynkowy sposób myśli bardzo duża część społeczeństwa. Nie podoba mi się to okropnie. I niestety wiem też, że wchodziłem w bardzo wiele nieprzyjemnych dyskusji z ludźmi, którzy z braku argumentów zaczęli po prostu wyzywać mnie. Nie dlatego, że ja byłem niemiły wobec nich, tylko dlatego, że po prostu nie mieli argumentów, co też się zdarza niestety bardzo często w moich dyskusjach. I żeby nie było, ja wiem, że ja tutaj na przykład używałem stwierdzeń typu, to jest wasz pierdolony obowiązek, ale to nie jest tak, że rozmawiam z kimś konkretnie, mówię co prawda do pewnych osób, mówię w sposób, który jest nieprzyjemny i rozumiem, jeśli spotkam się również z agresją w tej sytuacji zwrotną. Ale jeśli mielibyśmy dyskusję jakiegoś rodzaju i rozmawialibyśmy ze sobą i ja bym powiedział, że nie, wasze poglądy nie są w porządku, to jest wasz obowiązek, żeby robić to, to i tamto, ponieważ to, to i to, to można mnie skrytykować za ton, który jest bardzo emocjonalny i przez to jest, i dlatego nie powiem w ogóle też o takich rzeczach rozmawiać bezpośrednio z ludźmi, ponieważ ja potrafię być emocjonalny i są rzeczy, które mnie bardzo triggerują i to są tematy, gdzie potrzebna byłaby osoba, która ma lepsze umiejętności dyplomatyczne i nie jest tak łatwa do zdenerwowania pod kątem tych tematów. Ja się nadaję do rozmowy o innych rzeczach, gdzie inni ludzie mają bardzo emocjonalne reakcje. Niemniej, wracając, i może mnie skrytykować za ton, ale zarazem staram się to przekazać w sposób konstruktywny, pomimo mojego tonu. Natomiast to, o czym mówiłem, zazwyczaj kończy się tym, że po prostu można sobie usłyszeć, jesteś jebanym śmieciem i to jest wszystko, tak? To nie jest argument. Nie wiem, już to, o co mi chodzi, to stwierdzenie, że masz naprawdę zjebane myślenie, ponieważ to, to i to, okej, okay, jest to agresywnym tonem powiedziane, ale ktoś przynajmniej stara się przedstawić swoje argumenty. I tak jak mówię, ja też nie jestem perfekcyjny, ja też zresztą przed chwilą chociażby używałem tego swojego tonu, który był bardzo agresywny. Można mnie za to skrytykować, można tę osobę za to skrytykować, ale z taką osobą będę w stanie jeszcze rozmawiać. Jeśli ktoś z braku argumentów zacznie mówić, o, jesteś śmieciem, bo masz takie poglądy, to tak naprawdę tutaj nie mam żadnej dyskusji totalnie, nie? No i niestety tak się to często kończy, kiedy ludzie nie mają argumentów. I nie chodzi o to, że ci ludzie muszą się koniecznie też mylić, już o tym kiedyś mówiłem. Niekoniecznie musi to oznaczać, że ktoś, kto nie ma argumentów, musi się koniecznie mylić. To znaczy, że ta osoba może nie mieć wystarczającej wiedzy, żeby odbić moje argumenty. Ja mogę się mylić. Ja mogę być w błędzie. To, że wygrywam dyskusję, wcale nie oznacza, że koniecznie muszę mieć w 100% rację. Może być coś, co ta osoba pominęła. Dlatego ważne jest, żeby w dyskusjach brały jak największe, żeby w dyskusjach brała udział jak największa ilość osób, które znają się na temacie i które mają różnego rodzaju podejścia albo różnego rodzaju argumenty uzupełniające się. Ponieważ wtedy możemy dojść do jakiegoś bardzo bliskiego prawdy, do jakiejś bardzo bliskiej prawdy konkluzji. I to też nie może wyglądać tak, że po prostu przez większość czasu będą się ludzie wyzywali, czy wyśmiewali, czy po prostu nagabywali na siebie, bo to całkowicie zabija sens jakiejkolwiek dyskusji, dysputy, czy debaty. I wiem, że znowu używam słów, które są kojarzone z polityką. To nie musi być kojarzone z polityką, taką w kontekście polityki prawnej. Możemy tu mówić po prostu o typowej rozmowie pomiędzy dwoma osobami, które się nie zgadzają ze sobą. Po prostu. To jest nadal bym to nazwał debatą, nadal bym to nazwał jakąś dysputą. Też pytanie, czy używam też dobrych słów z perspektywy definicji. Niemniej, bo znowu zacząłem pieprzyć i ostatnio to się strasznie często zdarza, dlatego, że Alex daje mi bardzo dobre miejsca, gdzie mogę o czymś takim porozmawiać. Będzie musiał skipować po 20 minut odcinka. Jak planujecie uporać się z inwazją obcych? Obecnie nikt na Magalanie nie znajduje się w równie złym strategicznie położeniu, co Albowie. Nie jesteśmy tak dobrze wyposażeni jak agresorzy. A to oznacza, że zapewne obiorą nas za cel jako pierwszych. Powinniśmy zachować czujność, śledzić każdy ruch wroga. Między innymi właśnie dlatego spędzam ostatnio w depozytorium tyle czasu. Tylko tyle? Czujność? Spodziewałem się czegoś więcej. Co z dalszymi krokami? Proszę,
Nie myl mojej powściągliwości w dzieleniu się planem z jego brakiem. Nieraz już sprawiałeś moim ludziom problemy. Chyba nie muszę o tym przypominać. Słusznie. Udowodnij w jakikolwiek sposób, że zasługujesz na szacunek moich pobratymców. Jeśli ci się to uda, być może przedstawię ci moje zamiary i informacje, ale tymczasem na to nie licz. Słuszne, słuszne podejście ze strony tegoż gościa. Bo ma rację, tak? W sensie jego powściągliwość w zdradzaniu nam planu wcale nie musi oznaczać, że tego planu nie ma. I z perspektywy rzeczywiście tej sytuacji ma to sens. Jesteś przywódcą Albów. Nie boisz się krążyć poza depozytorium bez żadnej ochrony? Pełnię funkcję eleksytora. Jak miałbym przewodzić moim ludziom, gdybym zląkł się widma wiszącego nad Ignadonem? Jeszcze jedno. Najeźdźcy to przeciwnicy niebezpieczni i zawzięci. Jeżeli cenisz sobie swoje życie, trzymaj się z dala od Mararkoru. Tam działają przede wszystkim. Dobrze. I dostaliśmy informację od Mararkoru. Czymkolwiek jest ta kraina. Muszę przyznać, że będę musiał sobie jakąś mapę ogarnąć, która mi podzieli to, tę całą nową mapę z Alexa II na te poszczególne sektory. Trzymaj się blisko. Dawaj. Właśnie, jak już mówiłem, nie potrafię dłużej milczeć. Nie wtedy, gdy każde słowo i dech są zupełnie nowym doświadczeniem. Niemniej jednak masz rację. Póki co się przymknę. Pomoże mi się to skupić na dalszej wędrówce. Daleko już nie mamy na dobrą sprawę. A też Skibor trochę mnie jego podejście martwi. Już niedaleko. Czuję pustkę. A tak się nie mogłeś doczekać, aż opuścisz Ateris. Istotnie. Ale kto wie, co teraz ze mną będzie. Coraz trudniej mi dostosować się do miejscowych zwyczajów. Jak sobie radzisz, kiedy musisz kogoś udawać? Wydaje mi się, że po prostu nie pozwalam sobie niczego narzucać. Ale chciałem zauważyć, że Skibor jest socjopatą chyba. Mam takie wrażenie, bo mówił, że lubi kiedy jego wrogowie cierpią, kiedy w ich oczach światło gaśnie i tak dalej, że to sprawia mu jakąś radość, euforię. Nie wiem, czy to jest skutek brania Alexu, czy to jest po prostu rzeczywiście jego zaburzenia. Ale to tylko z moich komentarzy, już nie będę mówił więcej, przejdźmy dalej. W porównaniu do Skibora ja mówię więcej, zdecydowanie. Ja powinien się zamknąć. Nie pozwalam sobie niczego narzucać. Nie przejmujesz się konsekwencjami? Jeśli nie ma potrzeby, to nie bardzo. Chyba już pojmuję, o co ci chodzi. Pragnę coś zaznaczyć. Nie każdy Alp jest taki jak ja. Zdążyłem się zorientować. Nie rozumiesz. Mówię o tym, co Albowie myślą o tobie. Fakt, że połączyliśmy siły, to głównie twoja zasługa. Mimo to ostatnimi czasy nie cieszysz się wśród nich dobrą sławą. Wielu z nich zmaga się ze zmianą stylu życia. Transformacja następuje bardzo powoli. Kiedy pokonałeś hybrydę, dałeś im dwie możliwości. Funkcjonować tak jak wcześniej, albo pójść inną drogą. Ale tak moi drodzy, to już było widoczne wcześniej. Już wcześniej byli Albowie podzieleni pomiędzy tych, którzy chcieli iść za hybrydą, a tych, którzy nie chcieli tego życia, albo chcieli zmian, albo nie chcieli w ogóle hybrydy, tak? Mieliśmy separatystów, mieliśmy Albów, którzy chcieli normalnego życia. Wśród ludzi chcieli się z niej połączyć, chcieli jakiegoś pokoju, mieliśmy ludzi, którzy chcieli dalej iść za hybrydą, mieliśmy Albów, którzy chcieli dalej iść za hybrydą. Więc to nic nowego. To, że doszło do takiego podziału, nie każdy nas lubi, to jest... Czego mogliśmy się spodziewać? I szczerze, ta odpowiedź jest bardzo prawdziwa. To chce przetrwać, ten powinien się dostosować. Albo, w sensie, możesz się albo dostosować, albo walczyć. To są dwie opcje, które mają ludzie. Jeśli znajdujesz się w jakiejś sytuacji, która jest bardzo, bardzo kiepska, macie dwie opcje, dostosować się, albo walczyć przeciwko temu. Ja częściej wybieram tę drugą opcję. A czasami też niestety się dostosowuje. Nie zawsze da się walczyć, nie zawsze warto walczyć. Czasami warto się jednak dostosować, ale jednak dążyć do swoich celów. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze widoczne w moich podejściach co do społeczeństwa i co do ludzi, a względem tego, jak ja się dostosowuję.
Co w sumie bardzo źle brzmi, patrząc na to, że przed chwilą zwałem tego gościa socjopatą. Nie, moi drodzy, to nie ma ze sobą związku, żeby nie było. Po prostu niekoniecznie zgadzam się z wieloma rzeczami, ja się dostosowuję. Jakby akceptuję je, rozumiem, niekoniecznie się z nimi zgadzam. Kto chce przetrwać, ten powinien się dostosować. Z ust mi to wyjąłeś. Niestety ja i ty wciąż jesteśmy w mniejszości. Przygotuj się na drobny opór, gdy dotrzemy do depozytorium. Właściwie to tyle chciałem ci powiedzieć. A znowu zacząłem gadać się. Jedyne co depozytorium jest w stanie zagwarantować. A zaraz damy mu dokończyć, tylko. Świetnie! Dobijajmy właśnie te wilki. O czym to ja? A, właśnie. Jedyne co depozytorium jest w stanie zagwarantować, to całkowite bezpieczeństwo. Ochrona przed zagrożeniami z zewnątrz. Żadnych stworów, żadnych włóczęgów. Całkowite bezpieczeństwo nie istnieje. Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego wtedy kompletnie zniknąłeś. Naszej linii obrony nie da się ominąć. Gwarantuję. Takie zapewnienia zazwyczaj bledną w starciu z twardą rzeczywistością. Wiesz, statystycznie rzecz ujmując... Podobało mi się tego, well, actually. Ciekawy był ten pterożył, chyba tak on został nazwany. Myślałem, że będzie mocniejszy. Udało się go w miarę zabić. Co oni sobie do diabła myśleli? Kaja go w sumie zabiła bardziej niż ja. Chodź za mną. Dobrze, zresztą niebawem może się okazać, że to prawda. Te nieustanne ataki zbierają swoje żniwo. Ludzie mają z tą hordą sporo wspólnego. Jedni i drudzy. Zobaczcie, chciałem zebrać roślinkę. Jesteśmy. Oto twój nowy dom. Co więcej, byłbym zaszczycony, gdybyś ponownie wstąpił w nasze szeregi. Weź też pod uwagę, że jestem jednym z niewielu tubylców, którzy są w ogóle w stanie się ucieszyć. Pomów z Radykiem przy bramie. Oprowadzi cię po pozostałych obszarach. Spotkajmy się później. Mam coś do zrobienia. A, pamiętaj o sprzęcie, który ci obiecałem. Gdzie cię znajdę? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będę w magazynie Alexu. O, a skoro o tym mowa, to dla ciebie. Zazwyczaj dostajemy stałe racje, ale... A, właściwie to nie musisz wiedzieć. A, robi się późno. Do zobaczenia. Dobra. Jesteśmy 800 ekspa całkiem sporo. A dlaczego to jest nasz niby nowy dom? Nie wiem, czy nazwałbym to nowym domem. Cały czas wolę Bastion. Musimy być z wami całkowicie szczery. Mamy te okulary, które mówiłem, że są całkiem spoko. Nie wiem, czy ich nie założymy, szczerze mówiąc. Pytanie, jak bardzo nam pomogą. O! Okej, powiem wam, że te okulary są bardzo spoko. I chyba będę z nich korzystał. Ja wiem, że fajnie było mieć pancerz, ale... Ani kroku. Kim jesteś? Co tutaj... Chwileczkę. Jak się nazywasz, przybyszu? Chciałem zakończyć odcinek, chciałem zabrać dosłownie jeden przedmiot, pokazać wam, że te okulary fajnie działają, ale nie, musiał gość... Co jest z tymi ludźmi? Czemu nagle podchodzą z pół kilometra do nas? Jestem Jax. Nie myliłem się zatem. Niebywałe! Doszły mnie słuchy, że nie żyjesz! Rzeczywiście pokonałeś hybrydę gołymi rękami? Po co ta cała szopka? Czyli to prawda? Ludzie mówią o tobie różne rzeczy. Sam zobaczysz, jak tu trochę pobędziesz. A przy okazji, nazywam się Radyk. Azog zechce usłyszeć, że się zjawiłeś. Co jeszcze o mnie gadają? Niekoniecznie same dobre rzeczy, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Przede wszystkim muszę ci coś powiedzieć. Od powstania depozytorium sporo się zmieniło. Chodź, oprowadzę cię. Nie podoba mi się to. Co jeśli to pułapka? Rozumiem twój brak zaufania, ludzka kobieto, ale przyrzekam ci, że nikomu nie stanie się krzywda. Decyzja należy do was. No na razie może później powiedzmy, ponieważ ja chcę skończyć, nie mam prawie godzinę 20. Może później. Na pewno? Rzadko widujemy tu nowe twarze. Nie wiem, co się stanie, jeśli nie będzie mnie w pobliżu. Dobra, niech będzie.
Ja myślę, że zaczniemy w kolejnym odcinku po prostu i tyle. Krótka wycieczka nie zaszkodzi. Naprzód, za mną. Zamierzasz zostać? Zobaczymy. A co? Chodzi o to, że nie cieszysz się tutaj dobrą sławą. Wielu życzy ci śmierci za to, co zrobiłeś z hybrydą. A skoro o śmierci mowa... to chyba możemy tutaj zaprzestać na razie naszych... naszych działań. Czy... Chyba w poprzedniej grze też się to działo, że ten śnieg cały czas padał, jak byliśmy nawet w głównym menu. Co jest ciekawe, zabawny bug, czy wybór designerski. Niemniej, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Wybaczcie, że dzisiaj było znowu tyle gadania. Wybaczcie, że ten odcinek jest ultra długi. Ja mam problem, ponieważ w tym tygodniu spędziłem dwa i pół razy dłużej na nagrywaniu odcinków, więc powinienem generalnie robić większe przerwy. Ale też dużo z tego to było moje gadanie, więc może niekoniecznie. Po prostu brak mi czasu na wszystko inne, co mam jeszcze w planach i chciałbym robić. Zresztą o czym się niedługo dowiecie, ponieważ aktualnie na czymś pracuję. A tymczasem dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro w następnym epizodzie. I na razie.